mamy dwie formy kultury radykalnie dominujące, można by powiedzieć jarmarczną i festiwalową, które właściwie wypełniają całą przestrzeń, nie spełniając tej elementarnej funkcji dostarczania narzędzi kulturowych do posługiwania się narzędziami technicznymi. Taka kultura może dawać ludziom przejściowo lepsze samopoczucie, jak każdy narkotyk. Jak się napijemy, to przez chwilę niektórzy się lepiej czują, niektórzy od razu gorzej, ale niektórzy przez chwilę lepiej, a w każdym razie inaczej. Ale nie tworzy lepszej rzeczywistości. Więc mamy lepsze samopoczucie zamiast lepszej rzeczywistości przy takim funkcjonowaniu kultury. A kultura, która naprawdę może pomóc, no to nie jest oczywiście ani rozrywka, ani nisza, tylko to jest coś, to wszystko, czego nie ma pomiędzy nimi dokładnie. I mam wrażenie, że dokładnie to chciał powiedzieć Komitet Noblowski, przyznając Nagrodę Nobla Bobowi Dylanowi. Dokładnie to. Jestem przekonany, że dokładnie z tego samego powodu tak bardzo ważny był dla nas, będzie dla nas Andrzej Wajda. Że posługując się bardzo popularną formą, potrafił powiedzieć rzeczy bardzo potrzebne, użyteczne i głębokie. Jeden i drugi. Dziękuję serdecznie. Jestem bardzo, bardzo podbudowany peczakczą, bo są tu ludzie naprawdę kapitalni, kreatywni i możemy naprawdę chyba, jeżeli chodzi o koszalińską kulturę, być spokojni. Dziękuję tym, którzy stworzyli fundament tej marki, bo no tutaj się na kongresie pojawiła ta kwestia dotycząca tego Koszalina miasta debiutów. O tym już my mówimy od wielu lat, dokładnie 7 lat temu po raz pierwszy powiedzieliśmy o tym, że czas chyba budować markę koszalińskiej kultury na tym, że jesteśmy właśnie takim miejscem, w którym po raz pierwszy pojawiają się różnego rodzaju artyści. To nie było tak, że te festiwale jak gdyby się nagle pojawiły i teraz się pojawia marka, bo w tym momencie, w którym my o tym myśleliśmy, właśnie i powstawał M-Teatr, i później powstawała i Strzała Północy, i Reflektor, i te wszystkie festiwale, które tutaj mamy na terenie naszego miasta, są z tą ideą fix, którą gdzieś tam ktoś w Urzędzie Miejskim miał, powiązane. I my to realizujemy. Cieszę się, że jak gdyby kongres też powiedział i dał zielone światło do tego, że jednak w tej marce koszalińskiej kultury chyba pewnie dobrze by było na Koszalin Miasto Debiutów postawić. To jest taki moment, że na tym pierwszym kongresie koszalińskiej kultury chciałem przede wszystkim Wam wszystkim naprawdę bardzo serdecznie podziękować i tak jak mówię, nie żałuję żadnej sekundy z 13 godzin, które razem z Wami przez te dwa dni tutaj spędziłem. Pierwszy kongres koszalińskiej kultury uważam za zamknięty, no bo czas tą formułę wynosi. Dziękuję bardzo.